Dobry wieczór Państwu i bardzo serdecznie dziękuję. Te brawa są jednoznaczne i wiadomo, do kogo są skierowane. Dziękuję serdecznie Państwu. Mamy wielki zaszczyt i przyjemność przywitać w pierwszej kolejności księdza arcybiskupa metropolity łódzkiego, księdza arcybiskupa profesora Grzegorza Rysia. Witam bardzo serdecznie. Serdecznie witam pana redaktora Szymona Hołownię, dziennikarza, publicystę, pisarza, dwukrotnego laureata nagrody Grand Press, a zarazem twórcę i założyciela wspaniałej fundacji Dobra Fabryka. Pan Szymon Hołownia niedawno wrócił z Afryki. Mocno tam działa. Serdecznie gratulujemy panu. Witam zaprzyjaźnionego z nami pana redaktora Wojciecha Bonowicza, tegorocznego finalistę Nagrody Literackiej Nike, publicystę, autora tomów poetyckich, członka Rady Programowej Dni Tischnerowskich Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Kłaniam się. Teraz już ad rem, bo nie chcę przedłużać. Ja tylko przeczytam fragment wypowiedzi księdza biskupa Pieronka. To było w latach 60., kiedy więź opublikowała taką ankietę. To znakomicie się komponuje w ten labirynt świata. Ksiądz biskup Pieronek napisał tak. Nie chodzi o przeprowadzanie ludzi przez labirynt za pomocą nitki, którą ludzie chwytają, by za nią iść. Raczej trzeba ich uczyć korzystania z wolności, uczyć wolnego wyboru dobra. To byłoby zupełnie wystarczające, umiejąc wybierać, znając kryteria, będą sobie dawać radę w labiryncie. Bardzo proszę o zabranie głosu księdza arcybiskupa. Bardzo proszę. Szczęść Boże, dobry wieczór. Muszę powiedzieć, że jestem trochę przerażony. Nie jest to kokieteria. Bo mam takie wrażenie, że przyszło bardzo dużo ludzi, żeby posłuchać o najprostszych sprawach. W każdym razie to, o czym ja chcę mówić, jest stosunkowo proste. Kiedy po raz pierwszy mnie zapraszano na to spotkanie, to temat był wyznaczony mniej więcej tak, czy mamy kryzys wiary i chrześcijaństwa. Natomiast ostatecznie ten temat brzmi, tak, teraz się to wszystko psuje, o problemach współczesnego chrześcijaństwa. Więc to niby jest to samo, ale jednak nie, bo nie każdy problem jest kryzysem, choć pewnie każdy kryzys jest problemem. Ale jeśli mamy mówić o problemach współczesnego chrześcijaństwa, to ja chcę powiedzieć, że problemem chrześcijaństwa jest ewangelizacja. I to jest jedyny poważny problem, jaki ma chrześcijaństwo, to znaczy jak przekazywać wiarę. Kościół istnieje z racji na ewangelizację. Tak napisał święty Paweł VI w adhortacji, która nosi tytuł Evangelii Nuntiandi i jest to jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła w wieku XX i myślę XXI też. Kościół istnieje z racji na ewangelizację. I teraz problemy z ewangelizacją postaram się pokazać to krótko i wedle takiego prostego schematu. Mogą wynikać z trzech źródeł. Pierwsze źródło to jest sama treść Ewangelii, jaką mamy do przekazania.
Czyli z treści przekazu mogą wynikać problemy, zaraz powiem jakie. Po drugie, problemy mogą się rodzić po stronie tego, który przekazuje Ewangelię. No i po trzecie wreszcie, jak się łatwo domyśleć, mogą się rodzić po stronie odbiorców, czyli adresata przekazu. Ja się zajmę zasadniczo tymi dwoma pierwszymi. Nie wiem, jakoś od zawsze było mi obce bicie się w cudze piersi, więc nie chcę mówić za wiele o adresatach i jakie oni stwarzają problemy. Natomiast chcę powiedzieć na temat tych dwóch pierwszych źródeł problemów w ewangelizacji. Więc gdy chodzi o pierwszą kwestię, to pytanie zasadnicze jest takie, czy to, co głosimy, jest rzeczywiście Ewangelią? I to jest poważny problem. Czy to, co głosimy, jest rzeczywiście Ewangelią? Nie musi być. Może być na przykład światopoglądem. Może być na przykład systemem moralnym. Może być na przykład pewną konstrukcją kulturową. Może być na przykład, często o tym mówi papież Franciszek, prawem. Także nie dość, że głosimy tylko moralność, to jeszcze przedstawiamy ją wyłącznie w kategoriach prawa, nie pokazując rzeczywistości wcześniejszej i ważniejszej, jaką jest doświadczenie łaski w życiu. Może nam się pomylić głoszenie Ewangelii z promocją wyłącznie instytucji i z dbałością o instytucję, jaką jest Kościół. Kiedyś świętej pamięci Jerzy Turowicz, cytując Simone Weil, mówił, że Kościołowi się zbyt długo wydawało, że najlepiej służy Ewangelii, jak służy po prostu sobie. Dzisiaj papież Franciszek raz po raz mówi, że Kościół nie jest celem dla siebie. Ale możemy tak bardzo zabiegać o prawa Kościoła, o instytucje Kościoła, że nie mamy czasu na przekaz tego, co jest sercem Ewangelii. Może być nasze przepowiadanie ogłaszaniem pewnego zbioru wartości. To nawet jest takie pojęcie, z którego czasami się robi rodzaj tarana. Wartości chrześcijańskie. Może być wreszcie to, co robimy z Ewangelii, pewną formą ideologii, formacją nawet polityczną. Może być wiara, którą proponujemy ludziom, czymś, co nazwano stosunkowo niedawno religią obywatelską. Religia obywatelska. Jest bardzo pogańskie podejście do religii. W ten sposób do religii podchodzono na przykład w starożytnym Rzymie, gdzie nikt nie pytał obywateli Rzymu, czy wierzą w takich czy innych bogów, ale jeśli składali konkretne ofiary, to znaczy, że byli dobrymi obywatelami rzymskiego cesarstwa. Kiedy był synod biskupów na temat nowej ewangelizacji dla przekazu wiary i rozesłano ankietę do wszystkich biskupów na świecie, to jedno z pytań, które padło w tej ankiecie przygotowującej synod, jedno z pytań brzmiało tak. Co uczyniliście w swoich kościołach, żeby zwalczyć pokusę religii obywatelskiej? Czyli takiej religii, która jest sprowadzona właśnie do deklaracji politycznej, a nie jest no właśnie czym. Ostatecznie o co chodzi w Ewangelii? W Ewangelii chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Mówiłem, że będzie bardzo podstawowo. Za dużo mówimy o Kościele, stanowczo za mało o Jezusie.
Kiedy mówimy o Kościele, pojawiają się wszystkie możliwe problemy. Kiedy mówimy o Jezusie, wszystkie znikają. To, że mówimy tyle o Kościele i ciągle zajmujemy się Kościołem, a stosunkowo za mało Jezusem, może owocować taką postawą, którą niedawno w Łodzi na synodzie, mamy synod diecezji, który trwa 3 lata, pani profesor Kaźmierska, profesor socjologii z Uniwersytetu Łódzkiego, powiedziała, że możliwa jest dzisiaj taka postawa: Kościół tak, Chrystus nie. To jest właściwie odwrócenie tego, czym ja wyrastałem jako młody chłopak, że mówią: uważajcie, bo jest taka postawa: Chrystus tak, Kościół nie. Otóż jest możliwa też postawa odwrotna i ona dzisiaj niestety także przez to, jak my przekazujemy Ewangelię, się upowszechnia. Kościół tak, Chrystus nie. To znaczy jestem w Kościele, jestem w tej instytucji dla jakichś sobie znanych powodów, to może nawet jest tak czy inaczej opłacalne, ale to nie oznacza, że chcę być w swoim życiu Chrystusowy i że Jezus jest dla mnie osobistym mistrzem, Panem, też Zbawicielem. Znaczy na Jezusa mogę patrzeć jako na rodzaj jakiegoś marzyciela, nie wiadomo kogo. Tak się wiadomo, że żyć nie da, więc patrzmy na Kościół, nie mówmy o Jezusie. W ewangelizacji istotne jest spotkanie osobiste człowieka z Jezusem. Dwie osoby muszą się spotkać. Kościół jest na służbie tej relacji i myślę, że kiedy to szwankuje, to stąd się rodzą wszystkie potem problemy w Kościele. Jeśli tę relację zgubimy z oczu, to właśnie wtedy bardzo łatwo wiara staje się ideologią, deklaracją polityczną i tak dalej. I wtedy w imię wiary można dokonywać rzeczy strasznych. Po stronie głosicieli, gdzie rodzą się problemy? Jest ich kilka. Otóż po pierwsze, jak mówi przywołany na początku Paweł VI, pierwszym narzędziem ewangelizacji jest świadectwo. To znaczy, że pierwszym problemem w ewangelizacji jest antyświadectwo. To było zderzenie na ostatnim synodzie, synodzie biskupów, na którym miałem szczęście być i reprezentować polski Kościół. Wiecie Państwo, to jest rzeczywiście dramat, kiedy się słyszy takie głosy: potrzebujemy wypracować takie sformułowanie nauczania na temat miłości, ciała, seksu, życia erotycznego, żeby młodzi ludzie chcieli się w tym odnaleźć, żeby chcieli to przyjąć. Musimy koniecznie na nowo to wszystko opisać. A we mnie, jak słuchałem tych kolejnych głosów, które mówiły, że potrzebujemy nowych sformułowań doktryny, we mnie brzmiało takie napięcie, że jest dokładnie inaczej, że my mamy dawno sformułowany ten przekaz, bo to, czego nauczał Jan Paweł II na temat teologii ciała, jest niesłychanie spójną i piękną propozycją. Tylko że my dzisiaj nie za bardzo mamy tytuł moralny, żeby te propozycje przedstawiać młodym ludziom. Bo kiedy ja mówię do nich, że życie erotyczne jest niesłychaną wartością, bo jest znakiem oddania osoby drugiej osobie, no to młodzi mogą zapytać: a wy coście zrobili? A te wszystkie czyny, które są przestępstwami przeciwko małoletnim, jaki dar z osoby? Co biskup opowiadasz w ogóle? Co wyście zrobili z życiem erotycznym? Jest antyświadectwo, które nas absolutnie zatrzymuje w punkcie wyjścia. Nie możemy mówić o Ewangelii, bo staliśmy się antyświadkami. Drugi problem, podstawowym narzędziem, znowu Paweł VI, ewangelizacji jest dialog. Rozmowa.
I znów, żeby tego nie ciągnąć za długo, powiem tak, że na ostatnim synodzie chyba nie było częściej padającego postulatu jak słuchać. Słuchać. Jest wielkim problemem w ewangelizacji niezdolność do słuchania. Jak komuś się ewangelizacja kojarzy tylko z gadaniem, z gadaniem, z gadaniem, bez słuchania, to przetrąca ewangelizację. Trzeci problem to jest relacja. Dzisiaj wszyscy mówią, że w naszym świecie przekaz prawdy jest możliwy dopiero wtedy, kiedy się wejdzie z kimś w jakąś konkretną relację. I im szybciej i im głębiej wejdzie się w te relacje, tym większa możliwość przekazu, także przekazu wiary. To brzmi bardzo dobrze, tylko takie mam wrażenie, że my w takiej samej mierze deklarujemy chętnie potrzebę relacji, jak tak naprawdę robimy wszystko, żeby w nią nie wejść. To znaczy stawiamy sobie natychmiast granice tego naszego zaangażowania. I to jest to, co papież Franciszek najpierw nazywał kulturą tymczasowości, a teraz nazywa kulturą niedecyzji. Niedecyzji. I znowu, żeby się nie bić w cudze piersi, chcę powiedzieć o własnych. To znaczy, może być po mojej stronie, po stronie każdego, kto przepowiada Ewangelię, nie decyzja na głębsze relacje z drugim człowiekiem. Tak, znaczy, chcę głosić Ewangelię z bezpiecznego dystansu, nie angażując się, nie, a jak już, no to zawsze można kliknąć. Nie? I już wyszedłem z tego spotkania. Tymczasem bez odwagi wejścia w relacje nie ma najmniejszej szansy przekazu wiary dzisiaj w naszym świecie. I ostatni problem, który się przekłada tak naprawdę na dwa, bo ewangelizuje ostatecznie zawsze Kościół. I kto wie, czy to w ogóle nie jest największy problem, jaki mamy. A już my w naszym polskim kościele w szczególności, to znaczy w naszym kościele każdy ewangelizuje sam. W pojedynkę. Bo nikt nie potrafi tak dobrze jak ja. Ewangelizuje zawsze Kościół, czyli wspólnota. I to się przekłada, tak jak powiedziałem, na dwa problemy wypunktowane przez papieża Franciszka w tamtym roku, w czasie Pięćdziesiątnicy, kiedy był złoty jubileusz odnowy charyzmatycznej w Kościele Powszechnym. W Kościele Powszechnym. Mianowicie dwa problemy papież wysunął na pierwszy plan. Pierwszy to jest ekumenizm i drugi to jest jedność do środka Kościoła, do wnętrza Kościoła, która jest jednością między urzędem a charyzmatem. To znaczy, w obu tych problemach tak naprawdę idzie o to samo, żebyśmy chcieli posłuchać Ducha Świętego, który jest suwerenem w Kościele. I jego suwerenne działanie jest takie, że nie zawsze się patrzy na to, Duch Święty, jakie są moje przewidywania i upodobania. Dlatego potrafi działać w kościołach siostrzanych i braterskich, które nie są kościołami katolickimi, a przecież wchodzą w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. I Duch tam działa. No ale to nie jest do końca po mojej myśli, bo ja tego nie ogarniam, że On działa poza moją własną wspólnotą. No i drugi wymiar bardzo ważny to jest właśnie ten, że wewnątrz każdego z kościołów, wewnątrz Kościoła katolickiego, Duch działa w ten sposób, że uruchamia poszczególnych ludzi do rozmaitych darów, charyzmatów, posług, działań. I wtedy ten Kościół staje się ciałem. To znaczy, że ktoś, kto w tym Kościele chce się angażować, nie jest problemem, tylko niesłychaną szansą. Niestety dość często jest tak, że jest problemem.
zamiast szansą. Ale to, że ktoś stał się dla mnie problemem, bo chciał się zaangażować w Kościół, to, że stał się problemem, jest miarą mojego oporu wobec Ducha Świętego. I to, że obcy mi jest ekumenizm i nie mam w sobie żadnej podstawy uczenia się od innych kościołów, też jest we mnie miarą oporu wobec Ducha Świętego. Ewangelizuję zawsze Kościół. I proszę zobaczyć, to już ostatnie zdanie. Mówimy bardzo łatwo, teraz przeżywamy tydzień ekumeniczny, że nie ma większej przeszkody w ewangelizacji jak podział Kościoła. Miałem taką historię kiedyś bardzo osobistą, zresztą zapośredniczoną przez ludzi znaku. Spotkałem się z kobietą, która razem ze swoim mężem przeżyła szok. Urodziło się im dziecko i to dziecko zmarło po 2 tygodniach. I rozmawiałem z nimi, odprawiłem pogrzeb. Ta kobieta nie była ochrzczona. W rozmowie wyglądało na to, że jest bliżej wiary niż jej ochrzczony mąż. Była naprawdę osobą siedzącą w Słowie Boga, tak wiecie, zanurzoną, słuchającą Ewangelii, całego Pisma. Ale kiedy w którymś momencie, już po miesiącach, rozmawialiśmy o możliwości chrztu, to ona się trochę czuła tak, jak wiecie, jakby szła jakąś ulicą w dużym mieście. No i tak, tu katolicy, tu cerkiew prawosławna, tam 2 kościoły protestanckie. W każdym się coś podoba. No gdzie się chrzcić? My wiemy, że to jest główny problem. Jednocześnie w 99% ludzi sprowadzamy ekumenizm do tygodnia ekumenicznego, żeby to sobie od nowa powiedzieć. Natomiast wyjście wspólne do ewangelizacji, wyjście ekumeniczne, nie, bardzo często jest atakowane i kwestionowane w imię tego, że rozmyjemy własną tożsamość, własną tradycję. Nie dalej jak przedwczoraj papież Franciszek powiedział, że tradycja nie jest po to, żeby się od kogoś oddzielić, tylko żeby się wzajemnie wzbogacać. To ja na początek tyle chciałem powiedzieć. Szymon teraz. Żeby taki przerywnik zrobić, to tak słuchałem tych powitań jeszcze pana rektora i ostatnio jak mieliśmy tu spotkanie, to witał serdecznie dyrektorów miejscowych szpitali. Ale z dzisiejszych powitań wynika, że w kwestii zdrowia jesteśmy skazani bardziej na duchownych. Tak, i znowu się potwierdzi, że naród nie rozumie ochrzczony, że namaszczenie chorych to nie ostatnie namaszczenie. Tak? Że jakby coś się działo z kimś z was, to do księdza arcybiskupa Rysia. Ja słyszałem, że kiedyś w decyzji koszalińskiej chyba tak było, któryś mi z biskupów tam opowiadał, że opieprzył swoich kleryków, bo tak byli rozgrzani duchem charyzmatycznym, że jak byli świadkami wypadku jadąc na jakąś wycieczkę, to się rzucili modlić o uzdrowienie nad chorym zamiast po pogotowie zadzwonić. Więc no ale różne są charyzmaty, więc każdy z nas ma dzisiaj zasięg komórkowy, ale ma też wiedzę religijną, niektórzy święcenia biskupie, więc jakoś sobie poradzimy. Drodzy Państwo, bardzo mi jest z jednej strony fajnie, a z drugiej strony tak niezręcznie mówić po księdzu arcybiskupie Rysiu, dlatego że to będzie jedna z tych historii, w których paneliści, przynajmniej ja z mojej strony w stosunku do tego, co mówił ksiądz biskup, zgadzamy się, możemy tylko jakby iść, ja mogę iść dalej tą myślą, którą on przedstawił, czy zainicjował, czy rzucił. Bo ja mam wrażenie, że to rzeczywiście jest absolutnie osiowa i fundamentalna rzecz, że nam się chrześcijaństwo pomyliło ze światopoglądem, pomyliło nam się ze stosunkiem do aborcji, do in vitro, do 1000 różnych spraw społecznych. A to, co jest jego istotą, tak jak powiedział ksiądz biskup, czyli relacja z Jezusem Chrystusem, szwankuje. Jeżeli nie wierzycie, to wyjdźcie na polskie ulice i przeprowadźcie prosty test, pytając ludzi, co Kościół sądzi na temat in vitro albo aborcji.
będą opowiadali godzinami, czerwieniąc się z emocji, zgadzając się lub się nie zgadzając. A co powiesz mi o Jezusie Chrystusie? I w tym momencie zacznie się prywatyzacja wiary, zamykanie się, czerwienienie się, odczep się, to jest moja prywatna sprawa, to nikogo nie powinno dotyczyć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy taki efekt, a przypuszczam, że w 8 przypadkach na 10 mielibyśmy, to znaczy, że coś poszło nie tak. Że coś żeśmy w tej naszej ewangelizacji, w całym tym procesie skrzenili, mówiąc zupełnie otwartym tekstem. Jeżeli dzisiaj stawiane jest mi pytanie o to, jakie są współczesne problemy chrześcijaństwa, to ja bym na początku proponował, żeby urealnić całą scenę, na której się poruszamy. My żyjemy w pewnej katolickiej bańce. Czy to jest bańka kulturowa, czy to jest bańka wyznaniowa, jakkolwiek byśmy jej nie definiowali, urodziliśmy się w takim kraju, wskaźniki mamy takie, jakie mamy, tradycje mamy taką, jaką mamy. Chrześcijan na świecie jest 32-33% populacji świata. To znaczy, że prawie 70% populacji świata nie jest chrześcijanami. Jeżeli popatrzy się na te traktowane jak pewien totem, jak pewien fetysz badania religijności, którymi się karmimy co roku przez Dominicantes i Comunicantes, przez to liczenie ludzi w kościele, prawda? Co roku jest odtrąbywanie. Drgnęło o procent w te, o procent we w te. A, więc Kościół się trzyma mocno, Kościół się trzyma słabo, tak czy siak się trzyma. Jeżeli nawet prawdziwa jest ta liczba, która mówi, że 40% Polaków chodzi do kościoła, to znaczy, że 60% nie chodzi. Przestańmy się wreszcie podniecać tym, że 40 chodzi. 60 nie chodzi. Jesteśmy krajem misyjnym. Czy w naszym chrześcijaństwie jest ta misyjność? Czy w nas jest ta ciekawość? Bo jeżeli jest miłość do kogoś, to jest też ciekawość tej drugiej osoby. Jest chęć, jest jakiś dynamizm, jest to, że ja chcę wyjść z tą miłością, jakoś nią żyć, a nie kontemplować, czytać o niej, pisać do szuflady, pisać z niej habilitacje, doktoraty, robić prawa, miłości i tak dalej, i tak dalej. Ona we mnie żyje i ludzie to widzą, że to we mnie żyje. Miłość do żony, miłość do dziecka, miłość do przyjaciela, miłość, którą przeżywam na 1000 różnych sposobów. Nawet jeżeli ją widać przez wytrwałość, przez zmaganie, przez to czy tamto, co jest po tej trudniejszej stronie naszego życia, to ją widać. Miłość jest dynamiczna, ona ma w sobie życie. Czy w nas to widać? Czy w nas jako chrześcijanach w Polsce widać tę ciekawość Boga, ciekawość ludzi? Czy widać to szaleństwo, które było u podstaw chrześcijaństwa, że Jezus mówi do ludzi, którzy są niepiśmienni, którzy pochodzą z niskiej klasy społecznej, którzy nigdy w życiu nigdzie nie byli, nie że mają iść, gdzie dadzą radę. Albo gdzie im program duszpasterski pokaże. Albo niech urządzą Instytut Studiów Pastoralnych i zaprogramują na 5 lat cały program swojego chodzenia i głoszenia. Tylko mówi wszędzie, wszystkim. Czy w nas to szaleństwo jest? Czy my jesteśmy w stanie uwierzyć, że tak jak mówił papież Franciszek w ewangelicznej przypowieści, mamy jedną owcę, która się zgubiła i pasterz idzie jej szukać, ale my żyjemy w czasach, w których zgubiło się 99. I teraz mamy albo siedzieć i pielęgnować tę jedną, którą mamy, dorzeźbiać Wenus z Milo, albo rzeczywiście uwierzyć, że chrześcijaństwo staje się w tym, kiedy moje chrześcijaństwo ma relacje z inną osobą, kiedy ono staje się w głoszeniu, ono staje się w przekazywaniu, rodzę nowych chrześcijan. I kiedy tak myślę sobie o tym, o tych jeszcze wracając na moment do tych fetyszy liczbowych, które my mamy, bo uwielbiamy to, bo nam dają poczucie pewnego spokoju, że 40 to jeszcze nie jest tak źle. Miałem tutaj przed wejściem rozmowy z przedstawicielami lokalnych mediów, którzy mówią, no u nas na Podkarpaciu, u was na Podkarpaciu wskaźniki są najwyższe. Najwięcej ludzi chodzi z całej Polski, u was najwięcej chodzi do kościoła. Ja mówię, świetnie, ale dla mnie to jeszcze o niczym nie świadczy. Pozwólcie, że wejdę na wasz internet, na wasze Facebooki, poczytam, jak się odnosicie do siebie. Czy na Podkarpaciu jest dużo mniej hejtu, wyraźnie mniej hejtu w internecie, niż w całej Polsce? Czy Podkarpacie przoduje w Polsce, jeżeli chodzi o przywracanie sprawiedliwości, która na tym świecie jest zaburzona w sposób absolutnie makabryczny? Czy Podkarpacie, skoro tylu ludzi chodzi do kościoła, jest bliżej raju niż łódzkie?
niż szczecińskie, niż podlaskie, niż wiele innych. Czy u was, jak się przyjeżdża, wysiada się w Jasionce na lotnisku albo na dworcu, ludzie się jakoś inaczej do siebie odnoszą? Są tacy ewangeliczni, tacy chętni do służby, tacy zupełnie niezwykli, niespotykani w całym kraju? Jeżeli tak jest, to uwierzę wam, że rzeczywiście jesteście najbardziej religijnym obszarem w Polsce. Ale jeżeli nie, ja daleki jestem od tej błyskotliwej, nie do końca prawdziwej z punktu widzenia sakramentologii i teologii tezy, że od chodzenia do kościoła człowiek nie staje się chrześcijaninem, tak jak od chodzenia do garażu nie staje się samochodem. Bo to jest trochę bardziej jednak skomplikowana rzeczywistość. Ale ja myślę, że chyba my już wszyscy zaczynamy powoli czuć, że coś nam w tym wszystkim nie styka, przynajmniej większość z nas, którzy w tym środku jesteśmy. Że na wielu płaszczyznach nam zaczyna nie stykać. Że czegoś tu nam brakuje, że coś poszło nie tak, że piszemy te doktoraty i piszemy te habilitacje z naszego życia w Kościele, a poziom podstawówki jest nieodrobiony. Że tak, znamy pojęcia, etykę seksualną, wszystkie eklezjologiczne formuły, ale czy tak naprawdę żyje się u nas jak we wspólnocie uczniów, którzy też oczywiście kuksali się między sobą, może się nawet bili, kłócili o tysiące różnych innych rzeczy, ale czy rzeczywiście dzielili się, sprzedawali wszystko, co mieli i żyli razem, czy rzeczywiście próbowali w radykalny sposób wcielać w swoje życie Ewangelię, tak jak powiedział im Pan? Wiecie, jak to jest z tym radykalizmem chrześcijańskim? To też papież Franciszek, już wiele razy cytowany przeze mnie w tysiąc różnych okolicznościach, zawsze mówi, nie czytajcie już książek o Ewangelii, bo żeście się naczytali ich za dużo. Czytajcie Ewangelię. Samą Ewangelię. To was, a jeżeli nie wiecie, od czego zacząć, to czytajcie błogosławieństwa i Mateusza 25. Co mamy w Mateusza 25? Protokół sądu ostatecznego, który każdego z nas spotka. Idziemy na maturę, znamy pytania. Wszyscy wiedzą, jakie pytania padną. I co tam mamy? Posłuchajcie naszego dyskursu. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Gwiazdka nie dotyczy tych, co są w stanie upojenia alkoholowego, nie mają zaświadczenia z USG, że mają pusty żołądek i nie znajdują się pod opieką parafialnego zespołu Caritas. Byłem obcy, a przyjęliście mnie. Gwiazdka nie dotyczy muzułmanów. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Gwiazdka dotyczy tylko miłych staruszek, co kradły prąd albo nie spłaciły raty za lodówki, ale żadnych zwyrodnialców. Ja, przepraszam, nie chcę, nie życzę sobie. Jak Jezus przychodzi układać życie rozwodnikom, albo tym, co robią aborcje, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, trudno, cóż, no trudna mowa, któż jej może słuchać, no ale tak Jezus, ale jak Jezus mi przychodzi urządzać życie, a to się wtedy zaczyna. Wiadomo, robienie czego z kotkiem za pomocą młotka. Tak, lewą ręką za prawe ucho, byle tylko nie przecież on nie mógł mieć tego na myśli. Jeden z moich ulubionych momentów jest ten, kiedy mówię do duszpasterzy, bankowców albo biznesu i mówię im, słuchajcie, a jak wy mówicie o Łukasza rozdział 6, gdzie pada przysiak W jest powiedziane, dawaj każdemu, kto cię prosi i nie dopominaj się zwrotu od tego, który pożycza od ciebie. Jak wy to im mówicie, tym bankowcom? No przecież Jezus nie mógł mieć tego na myśli. On nie wiedział tego wszystkiego, co dzisiaj wiemy po Adamie Smithie i po Leszku Balcerowiczu. Przecież ten system też daje utrzymanie ludziom. Jezus nie zdawał sobie sprawy. Może taki słabszy dzień, może mu jakoś w poezję poszło i tak dalej, tak? Każdy fragment Ewangelii możemy sobie tak otorbić. A tymczasem prawda jest taka, że on to powiedział. I że my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przynajmniej wzbudzić nad tym namysł. Żeby przestać robić z Ewangelii ten soczek, ten bobofrut, ten przecier, który ma nam zabezpieczyć granice, który ma sprawić, że wszystko będzie dobrze, że wszyscy będą zdrowi, że Bozia da to wszystko, o co prosimy. I uznać wreszcie, to zdanie przypisuje się ojcu Joachimowi Badeniemu i też często je powtarzam, że chrześcijaństwo to jest whisky z lodem. Że to jest poważna rzecz. Że z tym się naprawdę trzeba poważnie mierzyć. I dopóki takiego chrześcijaństwa my nie będziemy w stanie światu pokazać, to możemy sobie się zagadać na śmierć, na panelach dyskusyjnych, na ćwiczyć autoerotyzmu eklezjalnego na kolejnych statystykach, które do nas spłyną. Możemy się nabobudować aliansów z państwem, czy z innymi jakimiś władzami, czy z biznesem, czy z jeszcze tam kogo sobie wymyślimy, które upadną, bo zgodnie z tą starą tezą, którą ja pierwszy raz słyszałem od Wieśka Dawidowskiego, nie wiem kto opowiedział, jeżeli Kościół bierze ślub z jakąś partią polityczną, to zostaje wdową po następnych wyborach. Albo jeszcze po następnych. I to jest nieuchronne. Kiedy wreszcie do nas dotrze, że papież, jeszcze jak był
Józefem Ratzingerem w 69 czy 70 roku, kiedy pisał 70 rok, 69. Zobaczcie, ile to jest lat temu, kiedy pisał bardzo wyraźnie, mam ten cytat w telefonie, zaraz jak będziecie chcieli, mogę go otworzyć i dosłownie zacytować, kiedy mówił, że Kościół w Europie czeka oczyszczenie, że on się musi wyzbyć wszystkich ziemskich, światowych naleciałości, władzy, polityki, majątku, tysięcy różnych rzeczy, które się do niego poprzyklejały i się bardzo ograniczy liczebnie. I ta grupka, ta garstka, która zostanie, stanie się na nowo pociągająca dla innych, będzie robić uczniów. Przyjdą ludzie, którzy poczują w tym wiosnę Kościoła, poczują Ewangelię i za tym pójdą. Ja mam wrażenie, że my, chrześcijaństwo na świecie wygląda na tysiąc różnych sposobów, wszędzie inaczej. Ma tysiąc różnych twarzy, bo chrześcijaństwo jest uniwersalnym systemem. Go się da wgrać na do każdego człowieka w każdym czasie. To jest jego wielkość. Niezależnie od klasy społecznej, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje, od momentu życia. Ono działa na każdym telefonie, na każdym urządzeniu, które mamy. Ale kiedy patrzę sobie na ten Kościół mój w Polsce, z którego wyrosłem i którego częścią się czuję i który jest mi tak bliski, to mam wrażenie, że jesteśmy teraz w takim momencie, w którym człowiek po raz pierwszy widzimy, że zachowuje się jakoś nie tak, że coś tam nie styka, że jest jakiś nieswój i przychodzimy do niego i mówimy mu, słuchaj, jest jakiś problem, coś jest nie tak, ja nie wiem jeszcze co, ale coś jest z tobą nie tak, a on mówi, zostaw, przestań, wszystko jest w porządku. Czas jest nieubłagany. Jeżeli nie zaczniesz leczyć, nie zaczniesz diagnozować, nie zaczniesz leczyć, to będzie postępowało. Ja myślę, że ten kryzys, ja przynajmniej widzę na każdym szczeblu i w każdym miejscu tego polskiego kościoła, gdzie ucha nie przyłożyć. Widzę go na szczeblu czcigodnych księży biskupów, z których ja mam, przepraszam, że powiem to tak wprost, ja mam wrażenie, że w Polsce mamy pojedynczo naprawdę niekiedy zupełnie wspaniałych biskupów. Natomiast co się dzieje z tymi biskupami, jak się zbiorą w konferencji Episkopatu Polski, to ja nie jestem w stanie wytłumaczyć. Ani socjologicznie, ani psychologicznie, ani w żadnej... Ani to nie rozwiąże żadnego problemu, ani żadnych ścieżek nie wytyczy. Wszystko to nagle staje się jakimś amorficznym tworem, który wydaje z siebie te komunikaty, które można zrozumieć tak, lub jeszcze tak, żeby tylko każdy był wysmyrany w tych swoich oczekiwaniach, które wobec Kościoła instytucjonalnego formułuje. Widać go na poziomie parafii, widać go na poziomie takiej naszej codziennego funkcjonowania, no bo tak wracę do początku tego, co mówiłem na początku. Jaki to jest chrześcijański kraj, jeżeli otwiera się internet i dzieją się w nim rzeczy takie, jakie dzieją się w naszym internecie? To jakim chrześcijańskim kraju rozmawiamy? Z drugiej strony jednak widać też dobro zupełnie nowej jakości, które się w nim tworzy. Bo i wśród biskupów pojawiają się takie głosy, jakich ja w życiu nie słyszałem i takie postacie, jakich w życiu nie słyszałem i jakich w życiu nie widziałem. Jeżdżę dużo po Polsce, mam 100-120 spotkań w roku, widzę, jakie cuda potrafią się dziać w niektórych parafiach. Jak niektórzy ludzie, których spotykam, uczą mnie chrześcijaństwa, mimo że ja 20 lat o tym gadam, a oni to robią. A oni tym po prostu żyją i tym oddychają. I może jest ich mało, ale to jest ta wiosna, to jest to zarzewie, o którym mówił jeszcze wtedy ksiądz profesor Ratzinger. Oni są. A więc może jest tak, że musimy pożegnać się z naszymi mitami, naszą fanfaronadą, naszymi sztandarami i tym podobnymi rzeczami i zostawić rybę, która psuje się od głowy, również naszej własnej, a poszukać czegoś parę pięter niżej, na zupełnie podstawowych poziomach. Na poziomie sąsiedztwa, na poziomie przyjaźni, na poziomie tego tak wyśmiewanego przez lata kościoła domowego. Przecież tam się robi sakrament. Przecież tam jest obecny Jezus Chrystus. On nie tak, że pobłogosławił nad tą stołą i zwiał, tylko przecież On jest obecny w naszym życiu, w życiu moim i mojej żony. On tam pracuje, On jest obecny w waszym życiu też, jeżeli żyjecie w przestrzeni tego sakramentu. On coś zmienia realnie, tworzy. Nie ma jałowej obecności Boga, nie ma przyjścia Boga i Jego obecności bez dziania się czegoś, bez świeżego powiewu, bez jakiejś nowości. Czy my to w ogóle jesteśmy w stanie zobaczyć? Czy w nas jest ta pasja? Czy nam się oczy świecą? Czy mamy tak, jak ci pierwsi apostołowie, którzy byli niegramotni i nie potrafili, nie kończyli kursów, nie mieli profesur, ale mieli coś takiego w oczach i coś takiego w zachowaniu, że może nawet ci, którzy na nich patrzyli, nie wiedzieli, co to jest. Ale uznawali, że warto zostawić wszystko i za tym iść.
Tysiąc razy już o tym mówiłem, ale może trzeba to powtórzyć raz jeszcze, że mi się zdarzało, cieszę się z tego, że po jakichś moich książkach ludzie przychodzili czy tekstach, mówili, że to było dla nich ważne, cieszę się, chwała Panu. Ale nikt nie powiedział, że się nawrócił patrząc na to, jak ja żyję. Nikt. I to jest miara mojego chrześcijaństwa. Co można z tym zrobić? Ja mam wrażenie, że opatrznościowo mamy takiego papieża, jakiego mamy. I ile byśmy go jeszcze ze sobą nie mieli, to Pan Bóg nam go dał również po to, żeby to, co się zobaczyło, już się nie odzobaczyło. Żeby już pewnych rzeczy nie można było zrobić znowu. A żeby pewne rzeczy weszły do kanonu rzeczy, które można zrobić. Zobaczcie, jaki jest model proponowany przez tego człowieka. To jest proboszcz świata. Tak jak każdy z nas ma już pewnie dość tych wyższych szczebli, albo większość z nas, tych wyższych szczebli choćby polityki, choćby tych liderów społecznych, których wybieramy na nasze nieszczęście, czasami na szczęście, części na nieszczęście, chcielibyśmy mieć kogoś niżej, z kim by można było budować normalną relację. I teraz on nie zarządza całym światem, on jest proboszczem świata, on jest kimś, kogo każdy z was, przypuszczam, albo większość chciałaby dzisiaj zaprosić na kolację. Chciałaby, żeby przyszedł do nich po kolędzie. Żeby mówił kazania u nich w parafii. To jest ten poziom, w który on nam się każe wpatrywać. Kiedy mówię o rewolucji czułości, której potrzeba nam dzisiaj w Kościele dużo bardziej niż kolejnego reformułowania doktryny, tylko czułości, bo ja nie widziałem ani jednego człowieka, którego nawróciła doktryna. A widziałem w swojej pracy, również w miejscach, w których pracuję w fundacji, setki, jeśli nie tysiące, których nawróciło to, że ktoś przyszedł i się do nich przytulił, że ich przytulił, że im obandażował ranę, że im dał jeść, że o nic nie pytał, że ich napoił. No tak, ale to jest działalność charytatywna, a my mamy doktrynę. To zostaw doktrynę. Zacznij przytulać, zacznij dawać chleb, zacznij się dzielić pieniędzmi, zacznij robić rzeczy, które rozumie każdy człowiek. My, tak jak to słusznie zauważył ostatnio ojciec Tomasz Golonka po śmierci Pawła Adamowicza, my mamy wspólnotę języka, ale nie mamy wspólnoty znaczeń. Że my cały czas my rozumiemy te same pojęcia, ale one dla każdego z nas znaczą co innego. Litery wyglądają tak samo, ale my je interpretujemy milionami słowników. A więc zejdźmy piętro niżej, na poziom języka, który każdy rozumie. A język bezinteresownej ofiary, z czasu, z krwi, z przytulenia, z czułości, z troski, rozumie dzisiaj każdy. I każdym wstrząśnie bezinteresowność w tym coraz bardziej interesownym świecie. Ja na koniec może jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy, która dla mnie, jako dla człowieka, który wystrzępił mnóstwo języka i pióra na gadaniu o Kościele, na pisaniu o Kościele, staje się coraz bardziej ważna i istotna. Ja mam wrażenie, że kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, który jest tą osią, tym kimś, za kim, o kogo chodzi, bo jeżeli nie ma osobistej relacji z Chrystusem, to jesteśmy jak bogaty młodzieniec, wszystko robił dobrze. Moralnie doskonały, ale chrześcijaninem jednak nie został, bo się nie zdecydował na relację z Chrystusem. Kiedy patrzę na swoje życie, to myślę, że najtrudniejszą rzeczą jest dla mnie walka z tym, o czym Chrystus tak często mówi, bo On nie wyrzuca swoim uczniom braku miłości, On im wyrzuca brak wiary. On im wyrzuca brak wiary. A wiary w kogo? Wiary w Ojca. Wiecie, może to zabrzmi dla niektórych z was infantylnie, natomiast dla mnie wstrząsające po śmierci teraz prezydenta Adamowicza było wiele rzeczy, ale jedną z najbardziej wstrząsających, jeśli nie najbardziej poruszającą, było te wspomnienia czy te pożegnania, które formowały jego córki. Bo to też jakby zrobiło mi cały obraz tej strasznej tragedii, która miała miejsce. To nie zabito prezydenta Gdańskowi, tylko ojca córkom zabito. To się po prostu w głowie nie chce zmieścić, co się tam wtedy stało. I kiedy one mówiły do swojego ojca, byłeś dobrym tatą, byłeś kochanym tatą, dbałeś, troszczyłeś się, poświęcałeś czas, prowadziłeś. Ile? Ja mam 42 lata. Do kościoła chodzę prawie codziennie. Ile ja się w życiu nasłuchałem o tym ojcostwie, o tym Bogu Ojcu, o tym wszystkim. Nie ma wiele krzeseł w kościele w Polsce, które by się więcej nasłuchały niż ja. I mnie, starego konia, teraz te słowa rozwalają do głębi, bo ja się sam zacząłem po tym zastanawiać, dlaczego ja nie wierzę, dlaczego ja nie jestem w stanie do mojego Boga powiedzieć Ojcze, tak jak one powiedziały do swojego. Dlaczego we mnie nie ma tego uczucia, które w nich teraz jest, kiedy tego Ojca żegnałem? Kogo ja z Niego zrobiłem?
satrapę? Stróża mojej moralności? Policjanta, księgowego? A więc kim jestem na koniec dnia? Apostołem Ewangelii czy jej cieciem, który siedzi na szlabanie i pilnuje, żeby wpuścić tych, a nie wpuścić tamtych do Królestwa Niebieskiego? I to jest chyba wymiar, który nam kompletnie umyka. Jak rozmawiam z moimi znajomymi, przyjaciółmi, bliskimi o wierze, o tym, co jest dzisiaj najważniejsze. Że my po prostu nie wierzymy miłości. Że my się go po prostu boimy. Że my z nim toczymy grę. I że powielamy ten błąd w kolejnych pokoleniach, w kolejnych kazaniach, w kolejnych spotkaniach, w kolejnych tekstach. Nie głosimy Ewangelii, tylko swoje lęki. My tak naprawdę, to jest teza jednego z dominikanów, z którą się dość mocno zgadzam, myśmy w ogóle nawet Ewangelii nie zaczęli głosić w większości przypadków. My się ograniczyliśmy do dekalogu, do Starego Testamentu. Tu w Rzeszowie usłyszałem tę tezę po raz pierwszy od dominikanina obecnego na tej sali. Że Ewangelia to jeszcze jest przed nami. Ale może wreszcie trzeba zacząć. Może wreszcie, jeżeli byśmy się odważyli, mówiąc to, przepraszam, trywialnie, mieć jaja i ruszać w tę drogę, za nim, który chodzi w dziwne miejsca i ma bardzo dziwnych przyjaciół, to mogłoby się okazać to, o czym mówił arcybiskup Ryś, że przestalibyśmy patrzeć na Kościół, widząc w nim same problemy, a zaczęlibyśmy patrząc na Jezusa, widząc w nim same rozwiązania. Bo on sobie z tym poradzi. Z takim gronem, z jakim sobie poradził z apostołów, to i z nami sobie poradzi. Jestem o tym absolutnie przekonany. Tylko musielibyśmy mu dać swoje chce, zaryzykować, zostawić, pójść, uwierzyć. To z wiarą jest dzisiaj problem. A cała reszta to są komentarze, to są didaskalia. Zastanawiam się nad tym, jaką wiarę ja przekażę swoim dzieciom. Ile w niej będzie lęku, a ile zaufania. Ile miłości. Czy nauczę moją córkę nie tylko błogosławić po każdym posiłku, ale na przykład po każdym przelewie, który mogę zrobić, bo Pan Bóg dał mi zarobić pieniądze na to, żebym mógł zrobić przelew za gaz, za wodę, za kredyt, za tysiące różnych innych rzeczy. Że będę się do Niego modlił, mówiąc, że wiesz co, chcę, żeby się dzisiaj stała Twoja wola, żeby moje życie dzisiaj przyniosło Ci chwałę. Że będę orientował się na Niego, że będę pamiętał, że byłbym kretynem, budując dom na moście. A jestem na moście, jestem w drodze, cały czas o tym słyszę, cały czas to powtarzam. Myśmy wybudowali osiedle mieszkaniowe na moście, na środku autostrady i w nim się urządzamy. Bóg nie czyha na mnie, On na mnie czeka. I już ostatnia rzecz. Wiecie, czego nam najbardziej brakuje? Tęsknoty za Nim, ja mam wrażenie. I mi też. Że pierwsi chrześcijanie, jak na nich patrzę, ich nakręcała w znacznej mierze tęsknota, bo oni wierzyli, że On przyjdzie zaraz. Oni wierzyli, że oni nie żyją w czasach po Chrystusie, tylko że przed Chrystusem żyją. Przecież nic się w naszych czasach nie zmieniło. Przecież my nadal żyjemy w czasach przed Chrystusem, nie tylko po Chrystusie. Czy w nas jest tęsknota za Nim? Czy my wołamy Maranata, przyjdź Panie Jezu? Czy może raczej Jezu, byle nie dzisiaj, bo ja mam jutro lekarza. Bo jeszcze mam parę spraw do załatwienia, bo jeszcze mam kredyt. Jezu, uzdrowienie, nie przychodź, ja mam jutro lekarza. Jezu, rozwiązywaczu wszystkich problemów, jakie istnieją w moim życiu. Jeszcze nie, bo ja jutro jeszcze mam ważne spotkanie. Jeszcze to, jeszcze to. Byle nie dzisiaj. Maranata. Przyjdź już teraz. Skończ to. Kiedy byłem ostatni raz w Afryce, widziałem... Ja jestem często w Afryce, bo mamy tam dużo pracy. Pracujemy w 5 krajach, teraz też zaczęliśmy pracować w Chinach, zaczynamy pracować. Chiny to jest w ogóle ciekawy temat. 14 milionów katolików na 1 400 000 000 ludzi. Zaczynamy pracę w Bangladeszu. Nieźle nam idzie praca w Polsce. Natomiast wiecie, w Afryce widziałem ostatnio, obejrzałem film, który mną wstrząsnął absolutnie do głębi. Jak kameruńscy żołnierze, co się później okazało, wyprowadzają za wioskę 2 kobiety i 2 dzieci i ich rozstrzeliwują. To jedno dziecko miało, dziewczynka może tam 7-9 lat, a to dziecko było małe, przywiązane na plecach do matki. Może miało roczek, może 1,5, może 2. W każdym razie samo nie chodziło i oni wszyscy każą im klękać. Najpierw zabijają te matki, a później jeszcze strzelają do tych dzieci, do tego dziecka, które jest przyczepione cały czas do tej matki, która tam leży. Rozstrzeliwują to niemowlę. Obejrzałem ten film do końca i tak sobie pomyślałem, że świat, w którym się zabijają dorośli, to jest straszny świat. Ale świat, który robi takie rzeczy dzieciom, on nie zasługuje na to, żeby istnieć ani chwilę dłużej. Nie wiem, dlaczego Pan Bóg go jeszcze nie skończył.
Może jeszcze mamy coś na nim do zrobienia. Może jeszcze nie wypełniła się miara. Może jeszcze chce dać nam szansę. Nie wiem dlaczego. Ma wszystkie powody, żeby to skończyć. I odkąd zobaczyłem ten film, poczułem, że pali mi się koło moich czterech liter. I wszystkie dyskusje, które stoczę na temat Kościoła, wszystkie publicystyki, które na temat Kościoła zrobię i wszystkie inne mądrości, które z siebie wyleję, wszystko to Kant wiadomo czego potłuc. Bo ja jeszcze dzisiaj muszę uzasadnić swoje istnienie na tym świecie. Jeszcze dzisiaj muszę spróbować być Jego rękami, Jego oczami. Nie ma innego powodu i nie ma innego zadania. I nie ma dla mnie innego chrześcijaństwa. Mówiąc szczerze, jestem już tak znudzony zastanawianiem się nad jego instytucjonalnym wymiarem, że w głowie się to po prostu nie chce zmieścić. To, co chciałem wam przekazać, to to, że jest później niż wam się wydaje. Że jest później niż ja myślę. Jest takie chińskie przysłowie, jest później niż myślisz. I że on naprawdę czeka. I że mamy mało czasu. Więc może przestańmy gadać, tylko zacznijmy robić. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Dziękuję bardzo. Jak państwo, ci z państwa, którzy tu bywają regularnie, wiedzą, że ja się staram zawsze dostosować do naszych gości, więc powoli zbliżamy się do zakończenia spotkania i trzeba iść coś robić. No bo głupio teraz właściwie jakiekolwiek pytanie zadać, nie? Wiem, że Grzegorz jest trochę w niezręcznej sytuacji. Dam wam taki oddech teraz, ja trochę przegadam, nie? Żeby bronić episkopatu, ale chcę od razu powiedzieć, że episkopat nie bardzo się różni od średniej krajowej, bo ja na przykład nigdy nie podpisuję listów otwartych, bo zawsze mnie denerwuje, jak powstają listy otwarte, bo każdy ma tyle uwag, że na końcu nie wiadomo, co ten list ma otworzyć. Po prostu nie wiadomo, co podpisać, nie? I podobnie jest pewnie w wielu innych gremiach, także to nie jest usprawiedliwienie, ale to jest jakieś wyjaśnienie, tak bym powiedział. Przypomina mi się tu taka historia. Jak państwo wiecie, bo może czytacie takie pismo Tygodnik Powszechny, w najnowszym numerze jest taki list księdza profesora Tischnera z 1978 roku. On napisał do papieża tak bardzo aluzyjnie, żeby go papież nie robił biskupem, nie? Bardzo się wystraszył w pewnym momencie, bo rzeczywiście plotki po Krakowie w 78 krążyły i tak oględnie pisze, że ma dużo pracy i różne takie sprawy i tam przytacza różne powody i zdaje się był skuteczny, tylko wiemy, że był dość skuteczny i papieża przekonał. Ale po latach go jeszcze o to pytano i on mówi, ja nie chciałem być biskupem, bo ja wiem, że się do tego nie nadaje. Ale jak patrzę na to, co się dzieje w tych sferach, to ja bym też tak potrafił. A teraz jednak przejdę do pytań. Bardzo wysoko się postawili poprzeczkę. Dwie konferencje rekolekcyjne w godzinę, których wysłuchaliśmy. I co zrobić, nie? Po pierwsze, piszcie pytania na kartkach. Ja już nie będę za dużo swoich pytań zadawał. Chciałbym zadać trochę waszych. Ale jednak jest to wyzwanie ostatnich dni i trzeba się z nim jakoś zmierzyć. Wszyscy czujemy, widać to, było tutaj sporo ciężkich rzeczy powiedzianych o internecie, zwłaszcza Szymon mówiłeś, nie? I także w tych dniach w internecie nie brakowało złych emocji. Ale uderzające było to, jak wiele było dobrych. Najbliższy numer Tygodnika Powszechnego, znakomite pismo, będzie miał na okładce hashtag ludzi dobrej woli jest więcej. Może my sobie to musimy tylko powtarzać po to, żeby w to uwierzyć, nie wiem. Ale coś było takiego. I tu jest to pytanie do was, nie? Nie chcemy za dużo o Kościele tak ogólnie mówić, ale trzeba by się zastanowić, co jako wspólnota chrześcijan w Polsce, tak to powiem, co jako instytucja także możemy, powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście ten język publiczny i ten język także prywatny, żeby one jakoś
jakoś były lepsze? No tak najprościej zapytam. Co możemy zrobić? Co wy byście podpowiedzieli, żeby nie... Dziękuję ci, Szymon. Żeby nie było, żeby to się nie skończyło rzeczywiście tak szybko, żeby ta tęsknota, która w nas jest za tym, że za przekonaniem, że ludzi dobrej woli jest więcej, a myślę, że to jest tak naprawdę ta tęsknota, o której ty mówisz. Nie? To jest tęsknota za Jezusem, jeśli tak teologicznie powiedzieć. Znaczy tęsknota za sensem, że to sens ma po prostu. Co zrobić? Dajcie jaką radę. Może w międzyczasie, panie Kasiu, państwo zbiorą karteczki. Tak, tak, już piszcie karteczki, podawajcie, to będziemy korzystać. Ja się jeszcze jestem taki rozkręcony, to zanim wystygnę, to może powiem. Mi się wydaje, że trzeba zrobić dwie najprostsze rzeczy. Pierwsza jest taka, żeby się pilnować, a druga, żeby pilnować innych. Pilnowanie siebie powinno, i to powtórzę 57 raz, to, co zawsze, a zwłaszcza w tym czasie powtarzałem bardzo chętnie, że my się chyba musimy nauczyć wszyscy, że człowiek może mieć błędne poglądy, ale to nie znaczy, że on jest błędem. Bo w ciągu ostatnich 30 lat wolnej Amerykanki w dziedzinie wyrażania swoich własnych myśli, poglądów i postaw doszło nie tylko do niezwykłego obniżenia progu debaty publicznej, bo kiedyś trzeba było naprawdę się napracować, żeby do niej wejść, żeby napisać tekst, żeby zaistnieć, żeby dać się innym czytać. Dzisiaj wystarczy mieć pakiet w Orange'u i człowiek staje się publicystą, dla niektórych autorytetem, dostaje lajki. Natomiast ja myślę, że to, że tak łatwo przychodzi nam przejście z poziomu rozmawiam o czymś, o czym on sądzi, do poziomu on jest głupi, albo on jest mądry, bo to też jest, idzie w tę stronę, tak? Że od razu mamy idoli, autorytety, guru, uprzymiotnikowanie straszne tego języka, że na przykład ja, wszyscy moi hejterzy publicystyczni, jak ktoś mi dowali z tamtej strony, to tytuły są zawsze takie same. Ktoś tam mocno o Hołowni, tak? Że to było takie mocne i że on mi tak dopieprzył, że ja po prostu tak mocno mi, że ja tak aż zaskomlałem, tak głośno. Tak? Albo ostro, tak. I to jest takie no, dość szkolne podniety. Mnie to, ja uważam, że powinniśmy zrobić absolutnie wszystko, żeby doprowadzić do tego kryterium herbaty, o którym tak jak piany płotu się trzymam. Czyli dyskutuj z każdym, o czym chcesz, ale zawsze rób to w ten sposób, żeby na koniec można było wypić herbatę. Żebyś nie przekroczył granic, za którymi wypicie tej herbaty nie będzie możliwe. A druga rzecz, i równie ważna mam wrażenie, jest ta, żeby pilnować się nawzajem. Jeżeli mamy hejtera w naszym otoczeniu, mamy kogoś, kto obraża innych ludzi, to po prostu trzeba mu odciąć tlen. Nie jako człowiekowi, ale jego, że tak powiem, już nie chcę tu użyć brzydkiego słowa, ale temu, co z siebie wydaje. A więc najzwyczajniej w świecie nie słuchać tego radia, nie oglądać tej telewizji, nie czytać tej gazety, zabanować tego, który robi takie rzeczy w internecie i nie chrzanić się i nie zastanawiać się, o Boże, a prawo do wolnej debaty, a każdy ma się prawo wypowiedzieć. Nie każdy ma się prawo wypowiedzieć. Wypowiedzieć ma się prawo ten, kto wchodzi do tej debaty i szanuje wolność innych, bo twoja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna moja wolność. I dopóki nie zaczniemy też na to zwracać uwagi, no to nie ma o czym mówić. A, już macie. Grzegorz ma własny mikrofon. No tak, no, biskupi tak mają, że mają. No są samowystarczalni. Nie wiem, kto tu więcej słucha. No dobra, okej. Okay, no. Laikat mówi, tak? Chcieliście soboru, to go macie. Pierwszy raz, przynajmniej pozornie, się nie zgadzam. Super. Zaczyna się dobrze, ale mocno. Ksiądz będzie teraz? Ja zgadzam się z tym, że trzeba zrobić dwie rzeczy, ale uważam, że dwie inne. To już będą cztery. To może będą cztery. To znaczy, pilnować siebie i pilnować innych jest programem negatywnym, który kończy się w końcu tak, że mi puszczają nerwy i albo sobie samemu przyłożę, albo tobie przyłożę. To... Jak byłem w liceum, była taka książka, którą wtedy wszyscy czytali, paragraf 22.
I tam jest taki bardzo piękny epizod, jak główny bohater idzie się zameldować swojemu pułkownikowi i przepraszam was bardzo, ale on tak całą drogę mówi, żebym go tylko nie strzelił w gębę. I oczywiście koniec jest taki, że jak puka i ten mu otwarł, no to on mu lu. Znaczy tak się żyć nie da, bo ja też słucham tych wszystkich nawoływań i stop, stop, dość, dalej tak nie można. Dlaczego nie można? Tak, jaki masz motyw? I teraz motywy tak naprawdę, myślę, są dwa. Pierwszy jest, tak, ja mam w sobie taką tęsknotę, że zamiast namawiania się do tego, żeby przestać się nawzajem wyzywać, może ktoś pierwszy z nas powiedziałby przepraszam. To jest pozytywne. I to jest bardzo otwierające słowo, przepraszam. Żeby powiedzieć przepraszam i żeby to było uczciwe, to muszę wiedzieć, że zrobiłem coś złego. I to się bardzo wiąże z tym tematem naszym, to znaczy z wizją chrześcijaństwa, Kościoła, co to jest. Dam prosty dowód. Kiedyś jeszcze byłem pomocniczym biskupem w Krakowie i na jednej wizytacji, ogromnej parafii, wizytacja trwała 4 dni i spotykałem się z wieloma grupami małymi w tej parafii i na końcu napisałem proboszczowi w dekrecie powizytacyjnym. Ma ksiądz proboszcz bardzo wiele wspólnot małych i jedną, która myśli rzeczywiście ewangelicznie. To jest wspólnota anonimowych alkoholików. Nie żartuję, naprawdę. Że to, ta przewaga, którą mieli anonimowi alkoholicy nad całą resztą ludzi, którzy byli w tych wszystkich pobożnych różnych wspólnotach, przewaga ich brała się stąd, że wiedzieli, że sięgnęli w życiu dna i to im nakazywało mocno się powstrzymać przed krytyką drugiego człowieka. Przeciwnie, mieli niesłychaną zdolność słuchania siebie nawzajem, właśnie bez osądu, bez oceny i bez jadu. Ale to się bierze z uznania swojego grzechu, tak powiem wprost. Więc to jest jedna rzecz. I powiem tak, żeby nie uciec od tego, co ty powiedziałeś, co potem powiedział Wojtek. Mnie też różnych rzeczy brakuje w listach episkopatów, ale to, czego mi najpierw brakuje, to, że może kiedyś napiszemy taki list. Mam głębokie przekonanie, że napiszemy, w którym my pierwsi powiemy przepraszam. Niezależnie od tego, jak to będzie przyjęte potem w publicznej debacie. Ale to musi być poważne, przepraszam, to znaczy musimy nazwać sobie także swoje winy. I druga rzecz, którą chcę powiedzieć i chcę to powiedzieć już no, z doświadczenia tych dni, bo każdy z nas je przeżywał. Ja zaprosiłem w Łodzi ludzi na mszę świętą za świętej pamięci prezydenta Gdańska we wtorek. Poniedziałek i tak było spotkanie na jednym z placów miasta, nieorganizowane przez kościoły. Tam poszło kilku przedstawicieli różnych kościołów z Łodzi na krótką modlitwę. Natomiast też było bardzo piękne na tę Eucharystię. We wtorek wieczór przyszli też bracia z innych kościołów, byliśmy razem. No i ja miałem od rana, a nawet od dnia wcześniej, pytanie, co powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że ja w takich sytuacjach nigdy nie kombinuję, tylko otwieram słowo czytań z dnia. I we wtorek było czytanie z listu do Hebrajczyków, które się zaczynało od takiego zdania. Nie aniołom Bóg przekazał przyszły świat, tylko potomkom Abrahama. Nie aniołom. Zresztą to jest taki refren, to jest drugi rozdział listu do Hebrajczyków.
Jest też takie zdanie w 16 wersecie, nie aniołów przygarnia, tylko dzieci Abrahamowe. Jesteśmy dziećmi Abrahamowymi, to znaczy robimy rzeczy nieraz bardzo straszne, ale Bóg nie aniołom, tylko nam zawierza przyszły świat. I tam w liście do Hebrajczyków jest potem cytowany psalm, piękny, myślę wielu z nas go zna, psalm 8, który mówi, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Jest taki zachwyt nad człowiekiem. Zachwyt. We mnie to słowo bardzo zagrało, słowo Boga, który jest zachwycony człowiekiem i wywołało ze mnie taki tekst napomnienia napisany przez świętego Franciszka. Franciszek mówi tak, że człowiek ma w sobie niesłychaną godność, bo jest obrazem i podobieństwem Syna Bożego. Jest najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń, ale wszystkie stworzenia lepiej służą Bogu niż człowiek, bo dosłownie nawet diabły nie ukrzyżowały Pana. I w tym napomnieniu, pamiętam, pierwszy raz przeczytałem to napomnienie, nie muszę czytać drugi ani piąty, mam je ciągle w sobie. To jest prawda o człowieku. Człowiek ma w sobie ogromną godność i niesłychaną zdolność do zła, do grzechu. Ale w takich momentach, jak ten, który teraz przeżywamy, mamy bardzo ostro postawioną przed oczy naszą grzeszność i jest ogromna pokusa zapomnienia o tym, jaką w sobie mamy godność. Znaczy, nam jest potrzebna taka wiara w nas samych, jaką Bóg ma w nas samych, kiedy Bóg zawierzył świat nam, a nie aniołom. I znaczy, jeśli my nie odnajdziemy tej godności nawzajem w sobie pozytywnie, to zaklinanie siebie, żeby się przestać nienawidzieć, żeby się nie pluć, żeby się nie kopać i tak dalej, będzie dobre na 3-4 dni, tak jak w przypadku tego właśnie oficera, który idzie do swojego dowódcy i całą drogę sobie mówi, żebym tylko nie zrobił czegoś głupiego. Zrobisz. Zrobisz, bo dlaczego masz nie zrobić? Wszyscy ojcowie kościoła byli specami od natury ludzkiej, mówili, naciągniesz łuk w nieskończoność, pęknie ci. Musisz wiedzieć, dlaczego masz tego nie zrobić. No dlatego, że on ma w sobie godność, obraz i podobieństwo jedynego Syna Bożego. Jeśli ja znam wartość drugiego człowieka i jeszcze to, co powiedzieliśmy wcześniej, znam swój własny grzech, to się skończy hejt. Inaczej się nie skończy. Znaczy, ale te dwa warunki to jest stricto sensu chrześcijaństwo. Ksiądz biskup, ja zbudowałem kanalizację, a ksiądz krany postawił. Ale to też jest... Tak. Bardzo, bardzo ciekawe pytania przyszły, ale przyszły też reklamy. Na przykład ktoś konkretnie z imienia i nazwiska i nawet jest numer telefonu. Chyba rozumiem, że to mam księdzu biskupowi przekazać. Reklamuje ruch MT28, dawniej Ruch Nowego Życia, który od wielu lat prowadzi różne formy ewangelizacji. Również podczas Dni Młodzieży. Ta sama osoba chwali 4 prawa duchowego życia księdza Blachnickiego i pisze tak. Od kilku lat w Polsce w internecie jest lepiej. Lepiej. Ojciec Adam Szustak, ksiądz biskup Grzegorz Ryś i Piotr Pawlukiewicz i wielu innych. To była przerwa na reklamę. A teraz będą pytania. Słuchajcie, no z grubej rury tutaj wszyscy idą, więc takie pytanie. Ksiądz Tomasz Halik stwierdził, że aktualną sytuację w Kościele można porównać z kryzysem czasów reformacji oraz rewolucją francuską. Czy ksiądz arcybiskup oraz pan redaktor, z dużych liter jesteście, chociaż Kościół z małej, czy ksiądz arcybiskup oraz pan redaktor się z tym zgadzają? Ksiądz czy wyzwania takie robił w historii te profesury, to niech ksiądz teraz odpowiada. Nie, ja uważam, że jest kryzys na poziomie, jeśli już bym szukał analogii historycznych, to bym wywołał wiek XII,
który się kończy takim człowiekiem reformy Kościoła, który ma na imię Franciszek z Asyżu. Znaczy, my rzadko o tym mówimy, bo Franciszek to jest sprowadzany do patrona Ligi Ochrony Przyrody i wszyscy go przedstawiają jako takiego wariata, który się miota po łąkach i wącha kwiatki, nie? Natomiast nic bardziej błędnego. Franciszek był odpowiedzią na dramatyczny kryzys Kościoła. Myślę, że taki, w jakim my jeszcze dzisiaj nie jesteśmy. Natomiast mówiąc najprościej, on się rodził z tego, że tak jak dzisiaj Europa rozwijała się bardzo ekonomicznie, ale ten rozwój ekonomiczny nie rozkładał się, że tak powiem, porówno. To znaczy ci, którzy mieli więcej, a ci, którzy nie mieli, przestawali mieć cokolwiek i co więcej, rosła przepaść między nimi. No i ta grupa ludzi, którzy się znajdowali na skrajnym marginesie, robiła się coraz większa. Więc nigdy wcześniej, nigdy później nie było tak ostrego pytania w Kościele jak o ubóstwo. I to jest to pytanie, które dzisiaj też pada, kolejna analogia. Jeśli Kościół nie znajdzie odpowiedzi na to pytanie, to tak jak wtedy cała masa ludzi trzaskała drzwiami i wychodziła z Kościoła. I tworzyli właściwie prawdziwe antykościoły katarów, waldensów, humiliatów, tak zwanych ruchów ubogich. Tego było bardzo dużo. A człowiekiem, który zatrzymał ten dramat, był Franciszek, który pokazał wszystkim, że można być wiernym Ewangelii w Kościele. Znaczy, to jest niesamowite. Ponieważ wszyscy wychodzili z Kościoła, mówiąc, ten Kościół nie ma już nic wspólnego z Ewangelią i trzaskali drzwiami. Franciszek pokazał, że można być wiernym Ewangelii, radykalnie ubogim, w Kościele. Nieraz o tym myślę. Na synodzie biskupów mówiono o Franciszku często, bo Franciszek, kiedy usłyszał to wezwanie od Jezusa, idź napraw mój Kościół, miał 20, zdaje się, 4 lata. Jakby miał 24 lata, się w życiu nie pokwapiłbym się na takie zadanie. Tak? Idź, odbuduj mój Kościół. Jak? No musisz być skrajnie ubogi. No, sorry. A może właśnie jakbym miał 20 kilka lat, to może bym się odważył. Może to jest cecha właśnie młodych ludzi, a tych, którzy są po 50, już nie. To znaczy, no my już znamy te wszystkie realia, no jakoś żyć trzeba, no. Ale te przypisy robimy. Jeśli bym szukał analogii, to do tamtego czasu. I bardzo wiele wtedy krytycznych rzeczy, takich rzeczywiście, które powodowały zakręty dla Kościoła, no to dzisiaj jest pewna analogia. Oczywiście wtedy też Dominikanie powstali, niech żyją. Pozdrawiam ojca Marka zwłaszcza, który był moim profesorem. Słuchajcie, no mnóstwo świetnych pytań, ale jeszcze jedna reklama będzie. O 19:00 na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie będziemy jeść zupę razem z bezdomnymi. Dziękujemy za spotkanie i zaraz idziemy. Także... Super. I zapraszają. Bardzo, bardzo przepraszamy, że nie pójdziemy, ale właśnie takie tutaj mamy obowiązki. Ja jeszcze umowy nie podpisałem, więc muszę dociągnąć do końca. Wy ewentualnie możecie iść. Słuchajcie, teraz bardziej będą takie pytania o was. Do Szymona, bo odpoczął trochę. Panie Szymonie, czy będąc w krajach, w których pan pracuje poza Europą, czuje się pan ewangelizującym, czy raczej ewangelizowanym? Czuję się ewangelizowanym, bez żadnej wątpliwości. Mamy jedną z naszych placówek w Kongo, demokratycznym. Wszystkie państwa, które są dyktaturami, się nazywają demokratyczne. Była demokratyczna Dżumuhiria libijska, jest demokratyczna Korea Północna, więc jest również demokratyczna Republika Konga. No i tam akurat pracujemy w miejscu, w którym jest wojna. Wojna o surowce, wiele razy już o tym mówiłem i pisałem. To jest jedna z najbogatszych ziem na świecie,
gdzie 3% ludzi ma prąd, nie ma bitych dróg, wszyscy lekarze i pielęgniarki już wyjechali. Zostaliśmy my z jednym szpitalem wiejskim na 72 łóżka, gdzie kupiliśmy USG, wyposażyliśmy salę operacyjną, laboratorium. Wszystkie rzeczy, żeśmy porobili, które się dało. To jest jedyne miejsce w promieniu 100 kilometrów, gdzie można 100 kilometrów dokładnie zrobić, bo do Gomy jest 72, ale w Gomie jest bardzo drogo i niebezpiecznie jest dojechać. W inne strony to i 100, i 150, nawet może miejscami, gdzie można zbadać krew, gdzie można urodzić dziecko, gdzie można zaszyć ranę, gdzie można zrobić podstawowe rzeczy, uratować wcześniaka, podać tlen, przetoczyć krew, podać leki na malarię. I siostry, które tam pracują, które wspieramy, no to są bohaterki. Bohaterkami są nasz personel, któremu płacimy pensje, których utrzymujemy. Oni żyją w miejscu, w którym można zginąć. Jeden z naszych pielęgniarzy zginął w lipcu przy próbie porwania. Lekarze bez granic właśnie dlatego wyjechali, że zabijali ich już na potęgę. To jest jedno z najgorszych miejsc na ziemi. I oto w tym tygodniu lekarz główny tego szpitala, niejaki dr John, mówi, tyle papież Franciszek mówi o tym, że trzeba wychodzić ze swojej bezpiecznej strefy, ze strefy komfortu, że trzeba wstać z kanapy, że trzeba iść coś robić. My też powinniśmy wyjść z naszej strefy komfortu. Ja sobie myślę, Jezus Maria, o czym on mówi? Przecież on żyje w warunkach takich, w jakich ja nigdy nie żyłem i nie będę żył. A on zbiera ekipę 32 ludzi z naszych pracowników szpitala i idą w góry do najbardziej odległych miejsc, jakie można sobie wyobrazić, gdzie nikt nie trafia, nigdy. Tam jest najgorzej na świecie, bo wszyscy, którzy mogli, już uciekli przed tą wojną. A ci, którzy zostali, nie mogą się ani ruszyć, są sami, chorują, nikt do nich nigdy nie dotrze, bo czasami to jest 4, 5, 10, 8 godzin marszu. W trudnych warunkach górskich i oni biorą bandaże, biorą leki, biorą środki czystości, idą, szukają po chatkach, po domach tych chorych, myją ich, pielęgnują, opatrują im rany, zostawiają zapas jedzenia i później wracają do swoich wiosek, każdym krokiem idąc po tej drodze, ryzykując swoje życie, bo walczą tam ze sobą cztery armie i niezliczona liczba bojówek. I niech teraz ktoś mi powie, że to ja ich ewangelizuję. Że to jest jedna z rzeczy, których my się uczymy tam absolutnie w każdym z miejsc, z Chinami włącznie. Uczymy się tego za każdym razem, jak tam jedziemy. Ja uczę się, że myśmy te fundacje nie zrobili po to, żeby pomagać tym, którym pomagamy, tylko żeby pomagać pomagającym. Że to my tak naprawdę, pomagający, jesteśmy największymi beneficjentami tej całej sytuacji. Bo nie tylko dowiadujemy się o tym, jak wygląda współczesny świat, jak jest poraniony, jak jest niesprawiedliwy, ale że oni nas zawstydzają, po prostu nas zawstydzają. Co ja mogę wobec siostry takiej choćby Marioli w Cassisi, której działania wspieramy? My mamy tam dzieci ofiary handlu ludźmi, mamy dzieci po gwałtach, mamy dzieci po... Teraz na przykład piątkę, opieka społeczna zgłosiła, że jest 15 dzieci w więzieniu, które siedzą w więzieniu ze swoimi rodzicami. Nie ma z nimi co zrobić. Dzieci z Somalii, z Konga. Piątkę żeśmy od razu przyjęli. Siostra, która tam jest od 30 lat, która przyjmowała pierwsze dzieci chore na AIDS, o których nikt nie wiedział, co to jest za choroba, która ekspozycję na HIV miała dziesiątki razy i za każdym razem musiała brać leki retrowirusowe. O czym my rozmawiamy? Kiedy patrzę na ludzi, którzy w Polsce pracują, choćby z bezdomnymi, patrzę na gości z Zupy w Rzeszowie, z Zupy na Plantach, patrzę na siostrę Chmielewską Małgosię, patrzę na Konrada Krajewskiego, na to, co robi też znanego przecież księdzobiskupowi dobrze, to jak ktoś mnie pyta o to, co mnie trzyma w kościele, to odpowiadam. Jeżeli ktoś mnie pyta o autorytety, to odpowiadam. I kiedy patrzę na tych ludzi, z którymi my pracujemy, to też odpowiadam. Mówię, zobaczcie, to jest dr John. A więc tak, oni mnie ewangelizują i oni mi też przypominają, że czasu jest, jak już powiedziałem, bardzo mało na zrobienie Ewangelii w życiu. Bo na koniec dnia co, będę najbogatszy na całym cmentarzu, wiesz? Na całym cmentarzu będę miał na lastryku najwięcej tytułów wystukanych. Książek będę chodził do pani Bożeny z sąsiedniej alejki i mówił, proszę. Tak. Od razu odpowiedziałeś na pytanie trochę o fundację, co robi, więc już nie będę tego pytania czytał. Super. Słuchaj, teraz do Grzegorza. Co znaczy wezwanie księdza arcybiskupa moc w słabości? Grzegorz się zastanawia, a ja powiem państwu w tajemnicy, że może jestem jedyną osobą na sali, która widziała własnymi oczami, jak Grzegorz Ryś gra w siatkówkę. Jest, jak Grzegorz Ryś gra w siatkówkę. Jest moc.
Ale zdaje mi się, że wezwanie biskupie nie do tego akurat nawiązuje. Może powiesz to też, że jesteś jedyną osobą na sali, która odrzuciła moją pierwszą książkę w wydawnictwie Znak. A to... Będę to miał wypisane na lastriku. Jak się rozwinął? Umiejętnie przystrzygany przez pana redaktora, jak i kebana? Dzisiaj bestsellery. No proszę. Moc słabości. No jest tak, że zawsze się szuka przed sakrą biskupią hasła. Google. I wszedł ksiądz biskup na stronę wolnehasła.dla.biskupów.com. No, nie. Szukałem tak jak zwykle. To znaczy i w takim aktualnym wtedy doświadczeniu wiary i no w jakimś słowie, które by mi pomogło to doświadczenie przyjąć i przeżyć. I to bardzo piękny moment był w moim życiu, bo mając za sobą te 20 kilka lat kapłaństwa, wreszcie doszedłem w kilku takich sytuacjach spotkań z ludźmi do ściany. I pamiętam taki moment, że wreszcie zrozumiałem, o co chodzi w tym, że przed święceniami każdymi, przed diakonatem, przed prezbiteratem i przed sakrą każą nam się położyć na ziemi. Nigdy tego nie rozumiałem. A tu chodzi o to, żeby się tak w tę ziemię wtopić, żeby wreszcie zniknąć. I bo jak nie znikniesz, to dalej będziesz psuł. Natomiast kiedy znikniesz, to co ci się nie udawało, bo robiłeś to źle, głupio, nie umiałeś i tak dalej, to wreszcie przestanie przeszkadzać Jezusowi w tym, żeby zadziałał. Więc jeśli ja odkryję, że to co robię jest beznadziejnie słabe, to otwiera przestrzeń Jezusowi do mocnego działania. Kiedyś takie zdanie powiedziałem, jak mnie pytano przed taką dużą ewangelizacją w Krakowie. Już nie pamiętam, kto postawił to pytanie. Czy naprawdę czujecie się już dość silni, żeby wyjść na miasto z Ewangelią? To wtedy, pamiętam, to była jakaś intuicja, ale już zakorzeniona w tym wezwaniu, że najistotniejsze pytanie nie jest, czy jesteśmy dość silni, tylko czy jesteśmy dość słabi. Właśnie jak wychodzimy z takiej pozycji siły, ja wiem, jak to się robi, kto w końcu wie, jak nie ja. Jeszcze mam kilku przy sobie takich, co też wiedzą, lepiej wiedzą, jak się zrobi. My tu zrobimy ewangelizację. I im nas będzie więcej, tym będzie mniej Jezusa. I no tak jest. Znaczy, bardzo życzę, widzę tutaj trochę kleryków albo i księży, to już się nie odważę nic powiedzieć, ale kleryków, jak widzę, to się odważę. Im szybciej odkryjecie to, że im szybciej doświadczycie w życiu takiej sytuacji bezowocności, tym lepiej dla was i tym lepiej dla ludzi, z którymi się będziecie spotykać. Więc moc w słabości. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze możemy, nie, rektorze? Ciągniemy. Do kiedy? Co jeszcze? A ja mam 20 pytań jeszcze tutaj od państwa. A bardzo różnych. Oczywiście o związki Kościoła i polityki jest sporo pytań. Dlaczego się polityków nie napomina? Może by zerwać całkowicie z polityką i obecną władzą? Nawet ktoś dokładnie sugeruje. Czy polityka i politycy są rzeczywiście Kościołowi potrzebni? Może niektórym hierarchom? Nie chodzi o arcybiskupa Rysia, zastrzega ten ktoś. Także
Różne są tu takie podlizuchy też. Ale większość jest bardziej ogólne pytanie, które dotyka rzeczywiście takiej poważnej kwestii. Nie? Powiedzieliście dużo o różnych problemach widzianych jakby od wewnątrz. To było bardzo cenne. Ale ktoś pyta tak. Cały czas słyszymy o kryzysie w Kościele, ale czy tak naprawdę ten kryzys nie jest efektem kryzysu człowieka, coraz bardziej powierzchownych relacji międzyludzkich oraz kryzysu rodziny? Jeśli jest problem we wspólnocie z słuchaniem, no to jak rozumiem intencje pytającego, to jest w ogóle problem cywilizacyjny, prawda? I tak dalej. Właściwie dałoby się prawie do wszystkiego, co powiedzieliście, zrobić taki dopisek. No tak, ale to jest cywilizacyjne. To nie jest tylko przecież w tej wspólnocie. Co wy na to? No zgoda, że to jest dookoła też, no ale po to to sobie nazywamy, żeby próbować to choć trochę zmieniać, nie? To znaczy, bo inaczej to zaczynamy kapitulować kompletnie. No na przykład to, co za Franciszkiem nazwałem kulturą niedecyzji, no to jest powszechne. Tak? Dzisiaj zdecydować się na coś, co trwa, a już nie daj Bóg do końca życia trwa, to są Himalaje dla wielu ludzi, tak? No tylko, że jeśli uznamy, że tak jest po prostu, tak jest w społeczeństwie, tak jest w świecie i tak samo będzie w Kościele, no to musimy zrezygnować ze wszystkiego, co mamy. No życie zakonne, śluby wieczyste, bzdura. Nierozerwalność małżeństwa, bzdura. Dożywotnie przyrzeczenie celibatu, no w ogóle wariactwa, w ogóle... Zgłaszają się już do seminariów tacy goście, którzy mówią, że oni tak by chcieli być księżmi 20 lat. Ale żeby po 20 latach nie, mogli sobie pójść i robić co innego, nie? Są takie sytuacje w Polsce, są. Nie? Więc teraz albo my czytamy Ewangelię. To nie jest kwestia osądu człowieka, że człowiek jest taki. No jest taki, no i koniec. No to co więcej, ja też jestem taki. Na szczęście Ewangelia mi pokazuje zupełnie inne możliwości. Jeszcze to, co mówiłem, to nie jest prawo, tylko łaska. Ja myślę, największy kłopot jest tu, że dzisiaj człowiek bardzo często rezygnuje z Ewangelii, bo czuje, że nie da rady, że to go przerasta. No i dobrze. Jan Paweł II napisał kiedyś, że życie według przykazań jest niemożliwe dla człowieka. No to gdzie są rady ewangeliczne, miłość do nieprzyjaciela? Jak 10 przykazań jest niemożliwe? Znaczy, albo właśnie otwieramy ludzi na spotkanie z Jezusem, które jest doświadczeniem miłości, wtedy możesz wszystko. Albo mówimy do ludzi, do siebie samych. No jest taki pomysł na życie, no ale umówmy się. Tak się nie da. Nie. To jeszcze tylko tak, naprawdę są tacy ludzie, co na 20 lat by chcieli? To? No. Że jest się normalni. Są już po 20 latach, to się dopiero na te szachownice wskakuje, że proboszcz, prałat, wicekanclerz, dziekan. Tak się później. To, ale no to widać, są jeszcze idealiści w tym świecie. Wtedy jesteś uwiązany dopiero. A wtedy dopiero się zaczyna, tak. Bo już ten... Natomiast wiesz co, ja myślę, że ja nie jestem historykiem i też mam jakiś taki chyba wstręt trochę do takich ogólno historyczno-metarefleksji, że oto teraz mamy kryzys czegoś tam, a w starożytnym Rzymie nie mieliśmy kryzysu rodziny, a w XII wieku nie mieliśmy kryzysu rodziny i kryzysu duchowieństwa, a w XVI wieku nie mieliśmy kryzysów społecznych, kryzysu rodziny i kryzysu duchowieństwa. Mieliśmy, tylko model rodziny był inny i model społeczeństwa był inny. A ludzie jak zdradzali, jak byli chciwi, jak robili tysiące różnych innych rzeczy, to zawsze tak robi. Przecież jak się popatrzy na historię Kościoła, to jest w kryzysie od momentu założenia, od wieczernika jest w kryzysie nieustannym. I myślę, że to jest chyba za proste, żebyśmy zwalili winę na jakieś wielkie procesy, które teraz ciągną przez ziemię, bo to jest zaraz pokusa pójścia w laicyzację, że mamy oto wielki wiatr laicyzacji, który idzie i on jest siłą inną niż my sami, tak? On zmiata. My jesteśmy tu stroną bierną. My jesteśmy tym kwiatkiem, który on zdmuchnie, zanim idą te wszystkie gendery straszne, prawda? Te inne potworności, których nasz strach dzieciom opowiadać. A my te sieroty, my te niewinne dziadki, które no tylko możemy głowę podłożyć albo krzyczeć nie.
Więc jak one będą tam wrażać te ideologie różnymi otworami. Więc ja myślę, że to zupełnie nie o to chodzi. Myślę, że jednak ten wymiar takiej osobistej odpowiedzialności i wzięcia się za bary z tym kawałkiem, który Pan Bóg mi dał, jakkolwiek by to trywialnie nie brzmiało. No ja też jestem jako publicysta specjalistą w uprawianiu ogródków wszystkich naokoło. Natomiast no, trzeba w pewnym momencie zacząć robić w swoim. No. Bo jak ja nie zrobię w swoim, to mi nie wyrośnie i będę miał co jeść i umrę. I z czego ja będę stanę przed tym moim stwórcą i jak ja się będę tłumaczył? Z czego ja się wytłumaczę? Że ja nie wiedziałem, że ja nie czytałem, że gendery, że wilcze oczy czyjeś, że szły z Brukseli, liberalizmy i inne rzeczy. Kogo to będzie obchodziło? Dostałeś? Zdaj sprawę ze swego zarządu. Tak? To są proste rzeczy, tak jak ksiądz biskup mówił na samym początku, to są najprostsze rzeczy, tylko że tak jak to powtórzę jeszcze raz, ja mam wrażenie, że my żyjemy w świecie debat doktorów habilitowanych, do których nie trafia, że przedszkole mają niezaliczone i że podstawówka jest niezrobiona. Natomiast cyzelują, dopieszczają, analizują, rozbijają wiadomo jak małe szlachetne substancje na atomy i nic z tego nie wynika. No ale znowu, żeby patrzeć na to od pozytywnej strony, bo ksiądz arcybiskup tutaj głęboko zachęcił do tego, żeby widzieć piękno, dobro i nim się też podniecać do dobrego działania i wartość i godność, to myślę, że sytuacja nie jest przerżnięta, że nie jest jeszcze za późno, że dopóki ostatni z nas tutaj chodzi po tej ziemi, to jest po prostu mnóstwo nadziei na tym świecie. I teraz jest pytanie do mnie i do was, co się stanie, jak wyjdziemy z tego, czasami jak jeżdżę po Polsce, mówię, słuchajcie, gdybyście tak zaryzykowali i na przykład tak zaczęli od jutra żyć Ewangelią, ja mówię, że tak na 100%, ale tak na 60% na przykład, albo na 70%. To przecież jutro by trzeba było rozwiązać wszystkie instytucje turystyczne promujące Rzeszów, bo by ludzie sami zaczęli przyjeżdżać. Bo by powiedzieli, no nie można powiedzieć, ale jakoś tak się w tym Rzeszowie dzieje, że to jest w ogóle jakieś no, niesłychane, tak? Dlaczego nie przyjeżdżają? Tak? Dlaczego nie przyjeżdżają do mojego Otwocka czy do mojej Warszawy? No, coś się ze mną nie tak. A mam potencjał, a mógłbym, tak? No to ja z tego zdam sprawę, nie tylko ze swoich grzechów, tylko, wiecie, ta wizja prawosławna mnie tak niesamowicie, bo oni nie mają czyścia. Zawsze ja z prawosławnymi dużo żyję i bardzo się z nimi koleguję i zawsze się kłócimy. Zawsze jak jadę do jakichś monasterów prawosławnych, to mówię, żeby dochodził, mówił papież, czyście, czyściec, żeby ich zdenerwować. Ale się denerwują? Ale jak? Ale ty słuchaj, wiesz, jakie rzeczy się dzieją? Natomiast u nich jest ta fajna, bo jest ta drabina, wiesz, że idziesz po tej drabinie i przystępują najpierw te wszystkie czorty i ci wyliczają z datą i z godziną, stary, z miejscem, wszystkie złe rzeczy, które zrobiłeś w życiu. Ale później przystępują aniołowie i wyliczają ci z datą i godziną te wszystkie dobre rzeczy, które zrobiłeś w życiu, z datą, godziną i miejscem. Najdrobniejsze drobiazgi, których nie zauważyłeś. No i teraz jest pytanie, czy nie warto się skoncentrować na robieniu tamtej strony, a tamtą po prostu, no Boże, no zdarza się, od tego jest sakrament spowiedzi. To jest taka wizja, że człowiekowi się też tych diabłów żal robi, żeby za bardzo bezrobotne nie były, nie? Boże, jak masz po prostu współczucie dla każdego, wiesz, to jest mistyk. Jeszcze zadam to pytanie, może odpowiecie bardzo krótko, ale rozumiem, że jest to pytanie, które często się pojawia przy tego typu spotkaniach, więc wydarzenia ostatnich miesięcy, tygodni pokazują, jak widoczny jest podział polskiej sceny politycznej, społeczeństwa, coraz bardziej widoczny jest również podział katolików na tych zgromadzonych wokół Radia Maryja oraz Tygodnika Powszechnego. No tu trochę pan przesadził lub pani, bo my jednak nie mamy źródeł geotermalnych na Wiśnej w Krakowie. Ale brak kontaktów nadrabiamy pracowitością. Otóż czy jedność jest jeszcze możliwa, pyta ta osoba z autentyczną troską. Czy jedność jest jeszcze możliwa? A może w ogóle ja dodam od siebie, jedność jest, tylko my nie widzimy. Jednolitość jest niemożliwa i nie wiem, czy ktokolwiek by z nas za nią tęsknił. Natomiast jedność jest cały czas w zasięgu. Dlaczego miałoby jej nie być? Przecież my się wszyscy w tym kościele zmieścimy. To jest znowu no, najprostsze rzeczy. No, Boże drogi, przecież my się naprawdę ze swoimi wrażliwościami wszyscy zmieścimy. Pytanie tylko, i nawet z poglądami, pytanie tylko, czy my na koniec dnia spotkamy się przy uczcie, przy jednym stole. Wiesz, to jest to, co ja napisałem kiedyś w jednym tygodniku, w felietonie, w Tygodniku Powszechnym, jak sobie pojechałem na Jasną Górę, bo ja na Jasną Górę sobie lubię czasem zajechać, jak jadę gdzieś na południe, bo lubię to miejsce, lubię tę ikonę, to jest jakoś moje sanktuarium. I zawsze jak jadę, to biorę najpierw telefon i sprawdzam, co tam się dzieje, bo tam jest taki program dnia, nie? No i patrzę, co mnie czeka.
13. Pielgrzymka wędkarzy, 14. Pielgrzymka rzeźników i wędliniarzy, 16. Akt zawierzenia harcerzy, 17.30 jakieś tam apeczek, wjeżdżę na tę Jasną Górę, a tam zlot motocyklistów i na wszystkich takie postawione ogródki, jak są piwne, i chyba ktoś z ojców, co dawał zezwolenie angielskiego, nie znał, bo tam było napisane Screw it, let's ride. Jak ktoś zna angielski, to się domyśl, co tam może być napisane. No i wchodzę ja na tę Jasną Górę, idę do kaplicy obrazu, a tam stoi jeden ksiądz biskup, nawet lepiej, i stojąc pod ikoną wychwala nasz jaśnie panujący rząd, że jeszcze nigdy tak się nie zdarzyło, że był taki wspaniały, genialny rząd, jak jest teraz. On jest tak piękny, ten rząd. No po prostu gimnazjalista wyznaje miłość swojej ukochanej i opowiada, jacy oni są kształtni, jakie słowa z nich płyną i tak dalej. Wychodzę, spotykam kolegę biskupa 100 metrów dalej, który mówi, ty, Kościół nam ucieka, Franciszek nam ucieka, wszystko nam ucieka. Ja już nie wiem w ogóle, oni w tę politykę idą, te moje czerwone berety, ci koledzy. Przecież ja już nie wiem, jak to robić. 100 metrów, jeden od drugiego. Biskup katolicki w Polsce. Nagle jakieś śpiewy patriotyczne. Tutaj wtaczają chłopaka na wózku, który widać, że jest w jakimś ciężkim stanie. Ojciec płacze, widocznie idą się pomodlić przed ikonę jasnogórską. Ci śpiewają, ci sprzedają i tak dalej. Ja sobie miałem taki wgląd w pewnym momencie. Mówię sobie, Matko Boża, wreszcie wiem, co to znaczy być matką rodziny wielodzietnej. Że wreszcie to do mnie dotarło, że przecież, no co ona biedna może zrobić? Przecież ona może tylko zastawić stół, ugotować rosół i liczyć, że się nie pozabijają. Przecież jeden przychodzi, się modli o to, drugi się modli o to, trzeci o tamto, czwarty o tamto. I co, ona teraz ma rozgrywki jakieś między nimi toczyć? Wiesz, i Kościół jest ostatnim miejscem w tym kraju, w którym my się możemy spotkać. Z różnymi poglądami, z różnymi wizjami, z różnymi wrażliwościami. Dlatego tak bardzo warto pilnować czystości Eucharystii. Tego stołu, przy którym się wszyscy musimy zgodzić. Absolutnej, sterylnej, że tak powiem, czystości. Od frakcyjności. Tam nie może być po prostu frakcyjności. Tam jesteśmy jednością. Choćby to miało być to ostatnie miejsce. I dlatego Kościół w Polsce ma olbrzymią rolę do spełnienia również w społeczeństwie. Tylko nie taką, jak się niektórym w tym Kościele wydaje. Że powinien zapisać się do tych albo do tamtych i z tymi albo tamtymi nieść sztandary i formować nowych chorążych jakichś frakcji. Natomiast ja myślę, że jedność jest możliwa. Jest to trochę, zalatuje utopijnością, ale może ja na początek spróbuję zrobić ją gdzieś w swoim otoczeniu, a później wykażę, bo przecież to o to chodzi, wykażę gościnność i otwartość i postanowię sobie, że nie zabiję od razu tego, kto do mnie przyjdzie z innymi poglądami. Tak? Dobra kropka tu. Grzegorz. Jeszcze. A to jest jeszcze, powiem, kryterium, ostatnio czytałem, zgody narodowej, że polskie rozumienie zgody narodowej to jest takie, że jeżeli ktoś się ze mną zgadza, to wtedy jest zgoda narodowa. No to się nie da. Zgadzasz się z nim? Ja zgadza się, tak. Krótko. Zgadza się. No może być krótko, może być długo, bo to już i tak jest ostatnia wypowiedź. Powiem szczerze, że bardzo często jak słyszę pytanie o to, czy można coś zrobić, żeby zlikwidować podział, to pierwsza moja odpowiedź jest, przestańcie o to pytać. Znaczy ja osobiście mam już dość tych pytań o to, czy jest możliwa jedność i co zrobić, żeby... Zacznijcie ją po prostu robić. No przecież to nie jest trudne. No, spotykamy się, jest tydzień ekumeniczny. Wybierzcie się na spotkanie, nie wiem, do prawosławnych, do luteran, do kalwinów, do baptystów. Wybierzcie się, pomódlcie się z nimi. Umówcie się z nimi poza tygodniem ekumenicznym. Był dopiero co dzień judaizmu w Kościele. Wybierzcie się, pomódlcie się z Żydem. Watykan wzywa do modlitwy z Żydem. Są na to dokumenty watykańskie, nie? Kończy się tydzień ekumeniczny. Jest dzień islamu w Kościele katolickim w Polsce. 19, żeby było jasne. Nie pierwszy. 19 lat to jest w Kościele w Polsce. A jest jakiś dzień Kościoła katolickiego w islamie? Najczęstsze pytanie, które nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo nie jest policzek za policzek, wet za wet, nie? Po prostu zacznijcie to robić. Przestańcie się pytać, czy to jest możliwe. To jest zawracanie głowy. Nie? Tylko zacząć to robić. Jest możliwe. Zacznijcie to robić. No ale wewnątrz, czy to jest możliwe? Bo to ksiądz mówi na zewnątrz teraz. No ale wewnątrz czy jest możliwe jedność chrześcijan? Rozumiem, że jedność katolików na przykład, a nie jedność katolików z prawosławnymi.
Jak nie ma możliwości jedności katolików między sobą, to nie ma możliwości jedności na zewnątrz. Wewnętrzne królestwo z wewnętrznie skłócone, wiadomo, co jak. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Do kazania były, zanim... tu tace trzeba zebrać, nie? Teraz ja pójdę. Proszę. Kopanie, dajcie cicha taca, żeby słuchajcie, bieralić brzękiem tace nilonu. Zbieramy, tak. Tace zbieramy w ten sposób jak zawsze, czyli tam są książki. Szymon Hołownia dzięki znakomitym redaktorom nauczył się pisać. I teraz pisze znakomite książki. Najnowsza Boskie Zwierzęta, tak wygląda. Jestem w 4 rozdziale, już chyba najtrudniejsze rzeczy przeszedłem. Grzegorz Ryś, także świetnie, świetna książka z historii Kościoła. O, proszę, dzięki. Dziękuję ci serdecznie. Dziękujemy bardzo. Szymon Hołownia, tak wygląda. Arcybiskup Grzegorz Ryś. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy serdecznie oklaskali pana rektora. Miesiąc temu ledwo chodził po operacji. Jest coraz lepiej. Kibicujmy mu, bo dzięki niemu możemy się spotykać. Ja chcę tylko powiedzieć, że te kwiatki wziąłem. A ci młodzi ludzie są tak dobrzy, że powiedzieli, że zaniosą te kwiatki do najbliższego kościoła i dadzą Matce Boskiej. Ale to są moje kwiatki dla Matki Boskiej, żeby było jasne, a nie wasze. Jeszcze. Ja mam jeszcze tylko w ramach ogłoszeń parafialnych taką informację, że dochód z tych książek, które dzisiaj tam będą, to jest na fundację, na Dobrą Fabrykę. Można też wziąć ulotki, jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany. Mamy na przykład taki program Piątka na Piątek. Prosimy o 5 zł co tydzień, zlecenie stałe. I to nam robi robotę, więc nie zabierając wam wielu przyjemności w życiu, ośmielam się też o to na koniec prosić, bo z tego coś fajnego uda się ukręcić. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Jedno słowo mi się powiedzieć. Te oklaski są bardzo wymowne. Ja również serdecznie dziękuję naszym gościom. Ale proszę Państwa, jeszcze jedną osobę chciałem tutaj przedstawić i podziękować serdecznie. Bardzo cicha, taktowna, delikatna. To jest sekretarz księdza arcybiskupa, ksiądz Łukasz Burchard, z którym zawsze byłem w kontakcie telefonicznym. Po księdza nam się tu ksiądz pokaże. No, dziękuję serdecznie księdzu. Tak jest. Ale widać, że skromny, bo tak się pokazał, że go ledwo było widać. Zapraszamy do podpisywania książek naszych gości.